Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj horoskop tygodniowy od 5 do 11 czerwca dla bliźniąt wagi wodnika. Karty Tarota oraz klasyczne wyjaśniające na koniec. I zaczynamy moi kochani od bliźniąt. Jaki to będzie dla Was tydzień? Tutaj kochani poniedziałek, dobre sytuacje finansowe, rozmowy ciekawe, praktyczne podejście do życia i oczywiście może będziecie coś kupować, upiększać coś w swoim domu i będzie naprawdę przyjemnie. We wtorek podróż, też dobre pieniądze, trochę zamieszania, mogą powracać osoby do Was z przeszłości. W środę paść monet, coś się kończy, coś zaczyna, finanse, zakupy, wydatki, może rozpoczną niektóre osoby pracę, jakiś staż, dokształcanie. W czwartek, no taka troszeczkę sytuacja nudna, niedostrzeganie swoich możliwości, trochę smuteczków z przeszłości, także trochę odpoczynku. W piątek, siódemka mieczy, nie ufajcie, bo może być oszust koło Was. Tu jest szansa na to, że ktoś się pomyli na Waszą niekorzyść, oszuka albo nawet okradnie. W sobotę, czego nie daj Boże, w sobotę as mieczy, ważna rozmowa, na pewno jakieś rozmowy, spotkania, tutaj ustalanie planów, priorytetów, ważny dzień, będziecie się może czegoś dokształcać. I w niedzielę, kochani, odpoczynek zasłużony. Trzeba przemyśleć pewne sprawy, odpocząć, poleżeć, bo tydzień mógł Was tutaj zmęczyć. Oczywiście zdrowotnie układ pokarmowy, jelita, wątroba. Na to uważajcie bardzo, bo tutaj jest parę kart, które mówią o układzie pokarmowym. Stawy, nogi, kolana, układ oddechowy troszeczkę, plecy. No dobrze, dużo tego wszystkiego, ale to oczywiście są ostrzeżenia. Teraz karty klasyczne, moi kochani, dla Was. Także co tutaj jest na ten tydzień? Na pewno, moi drodzy, idą zmiany. Oczywiście trzeba uważać na swoje zdrowie, ale też tutaj finanse się pokazują, które mogą do Was przyjść z jakiejś wygranej. Tutaj też jakieś zawarcie umowy, jakiejś współpracy, która się szykuje dla Was i to będzie też korzystna sprawa, ale oczywiście możecie mieć stres i jakąś kłótnię w tym tygodniu. Także uważajcie, kochani. No dobrze, teraz przechodzimy do wagi. Zobaczymy, co u wagi od 5 do 11 czerwca. 5, 11, nowy miesiąc. Tutaj uwagi, ograniczenia finansowe, ograniczenia w emocjach, no czegoś tam będzie brakowało, musicie jakoś sobie dać radę, oczywiście nie pożyczajcie pieniędzy, też kochani możecie za kimś tęsknić w poniedziałek. We wtorek trójka mieczy, obawy, jakieś relacje, które mogą ranić, uważamy. W środę karta pustelnika. Z kimś starszym rozmowa, podsumowanie okresu w życiu, może być taka lekka blokada,
zamykamy się przed jakimiś osobami, nie chcemy rozmawiać, czujemy trochę zranienie, zakłopotanie. W czwartek karta konfliktów, stresu troszkę. W czwartek bardzo niskie emocje również. Nie dajcie się prowokować. Ktoś jest złośliwy w waszą stronę. W piątek się wszystko wyjaśni. Tutaj jest wyjaśnienie, rozmowa z kobietą albo poszukacie odpowiedzi w swojej duszy. Znajdziecie, intuicja wam podpowie. Także też to może dotyczyć kobiety starszej, jakiś konflikt w tym tygodniu. W sobotę harmonijnie razem z partnerem będziecie działać, wszystko się ułoży, będzie dobrze, podejmiecie decyzję jakąś i zaczniecie nowe plany. W niedzielę paść buław, informacje jakieś dla was, czy coś znajdziecie właśnie w telefonie, czy na mailu, robienie planów nowych, nowe wiadomości. To jest posłaniec, to są plany, to jest działanie powolne, ale to jest właśnie, moi drodzy, dobre, bo nie działacie pochopnie. Dobrze, kochani, w zdrowiu, bóle głowy, nerwobóle, to może być rwa kulszowa, nie daj Boże, to mogą być sprawy oczu, uszy mogą rozboleć. No tutaj są podwójne narządy pokazane, to trudno jest tak każdemu powiedzieć, co będzie go bolało, ale ogólnie podwójne narządy i bóle głowy, bóle, kochani, tutaj w dole kręgosłupa też. Tu, kochani, dla was jest dużo takiego uznania w otoczeniu, jest dużo przyjaźni, dużo uczuć. Pamiętajcie o tym, że kobieta może sprawić ci jakąś radość, może się coś wyjaśnić po części, ale z drugiej strony macie tutaj kobietę jakąś, moi kochani, samotną, która no, może być przyczyną jakiegoś konfliktu, ale może to się wyjaśni mimo wszystko. Także tutaj jakieś dwie kobiety, jedna radosna, druga bardziej konfliktowa, ale myślę, że się to wszystko wyjaśni. No dobrze, kochani, ja was pozdrawiam bardzo gorąco i teraz przechodzimy do wodnika. Ostatni znak. Od 5 do 11 czerwca. Dobrze, zobaczmy. 5, 11 czerwiec. No dobrze, kochani, współpraca dobra od poniedziałku, radość, zadowolenie. Już we wtorek tak nie będzie, bo oczywiście jest poniedziałek harmonijny, a we wtorek ktoś coś wyprowadzi was z równowagi, trzeba będzie komuś coś wytłumaczyć, porozmawiać i tak dalej. W środę witalność, już inna energia, lepsza. Ta moc mówi o działaniu, o witalności, chęci uprawiania sportów, wyjścia gdzieś na zewnątrz i będzie naprawdę przyjemnie. Może komuś będziecie w czymś pomagać. W czwartek ósemka mieczy, troszkę obaw, zawieszenia się, szukanie czegoś w internecie. Też nie macie pewności co do waszej przyszłości, taka obawa ogólnie w życiu, która was tutaj będzie nachodzić. Piątek jest król monet, możliwa wypłata czy nagroda jakaś, ruszy się tutaj kasa w piątek i będzie dobrze, jest ktoś pomocny, ogólnie jakieś nowe kontrakty, plany. Także dobrze, jest działanie i w sobotę dwójka monet. Moi drodzy, dwójka monet
daje szansę na finanse, oferty, ale z drugiej strony dla jednych rozrzutność, dla drugich, moi drodzy, szukanie pieniędzy. Także tutaj jest podwójność. Sprawy finansów zdominują w sobotę. W niedzielę karta gwiazdy, oczywiście radość, jest szczęście, jest zadowolenie, spokojny czas, może wybierzecie się gdzieś wspólnie nad wodę. Ogólnie dla wodnika tutaj jest ciekawy tydzień, zdrowotnie może powrócić jakiś nerwoból. Uważamy na kolana ogólnie, układ pokarmowy. Moi drodzy, macie ochronę z góry, wyzdrowienie na ten tydzień, także jak coś będzie dolegać, czy w podwójnych narządach, czy też może być problem z kośćmi, z biodrami, równowagą ogólnie, z błędnikiem. Uważamy na siebie, jest wyzdrowienie, jest szansa na dobre samopoczucie, mimo wszystko nie będzie źle. I karty klasyczne, tutaj mówią moi drodzy o uznaniu w otoczeniu, o pochwałach. Tutaj są dobre uczucia, mimo jakichś drobnych problemów, bo mimo wszystko zawsze może być tutaj jakieś opóźnienie, coś się opóźni w Twoich planach. Jakieś niewielkie pieniądze mimo wszystko tutaj się pokazują. Może liczycie na większe, ale będą mniejsze. No i oczywiście trzeba ostrożnie postępować w sprawach zawodowych, bo nie wszystko tak wygląda, jak tutaj moi drodzy myślicie. Także uważamy na sprawy zawodowe, relacje i tak dalej. I opóźnienie finansowe, które się pokazało, może być troszkę problematyczne. Ja Was bardzo gorąco pozdrawiam, kochani. Dzisiaj już dużo mówię, także którąś godzinę. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.